Od poniedziałku w szkołach podstawowych odbywały się egzaminy ósmoklasistów. W poniedziałek uczniowie pisali testy z języka polskiego, we wtorek część matematyczną, a dziś mierzyli się z językiem obcym. My odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 18 w Raciborzu i sprawdziliśmy, jak tegoroczni absolwenci poradzili sobie z egzaminami. Egzamin ósmoklasisty zakłada sprawdzenie wiedzy każdego ucznia kończącego szkołę podstawową z trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i języka obcego. W szkole podstawowej nr 18 uczniowie w zależności od swojego wyboru zdawali egzamin z języka angielskiego i niemieckiego. Lekko ponad 70 uczniów pisało arkusze, które dzisiaj Skoroświt kurier nam przywiózł do szkoły. Sprawdziany ósmoklasistów to pierwsze poważne egzaminy młodych ludzi. Podsumowują wyniki ich kilkuletniej edukacji w szkole podstawowej i dają możliwość dostania się do dobrej szkoły średniej. Egzamin nie jest takim, powiedzmy, testem czy sprawdzianem z ostatniego tygodnia czy miesiąca. To jest 2, 3, 4 lata wstecz z wielu obszarów, z wielu tematów, dziedzin. I z tego, co kojarzę, 14 czerwca jest odpowiedź zwrotna z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i wtedy będziemy wiedzieć, jaki jest efekt końcowy. Dzisiejszy egzamin dla jednych okazał się łatwy, innym sprawił nieco kłopotu. Jestem pozytywnie zadowolony, poszło mi całkiem dobrze. No ogólnie egzamin jest, spodziewałem się czegoś jakby po próbnym egzaminie. To jest tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ten egzamin jest dużo łatwiejszy niż ten próbny. Trochę słuchanie było trudne, ale może też trochę pisanie, bo tam trzeba było się wykazać dużą wiadomością ze słówek, z czasów. Mogło być to lekko trudne, tak to powiedzmy, że było okej. Także poprzednie dwa dni nie należały do najłatwiejszych. Uczniowie, poza odkurzeniem swojej wiedzy, musieli też trzymać nerwy na wodzy. Ciężka była matematyka, polski był łatwy i angielski też tak w sumie. Jakiś akurat między tymi dwoma był, można go wcisnąć. Nawet się stresowałam. Było to dosyć, no bo wiadomo, od tego zależy, czy pójdziemy do wybranej szkoły wyższej, średniej, czy nie. Po trzech dniach egzaminów ósmoklasiści odetchnęli z ulgą. Teraz muszą czekać do połowy czerwca na wyniki swoich sprawdzianów.